Cześć, tu MacGuffin. Chłopak wpada w pętlę czasową i spędza dni próbując zrobić wrażenie na dziewczynach różnymi sposobami. Dzisiaj pokażę wam amerykański dramat filmowy z 2021 roku pod tytułem Mapa Maleńkich Wspaniałości. Uwaga, spoilery, pilnujcie się. Dla wszystkich w mieście jest to zwykły poranek, ale nie dla ucznia szkoły średniej i artysty Marka, który utknął w pętli czasowej. Przeżył ten sam dzień tyle razy, że zna każdy szczegół. Codziennie rano obserwuje, jak jego mama idzie do pracy. Potem je śniadanie z ojcem Danielem i siostrą Emmą, zgadując każde ich słowo. Jak zaproszenie na mecz piłki nożnej Emmy, które odrzuca. I znając wszystkie odpowiedzi na krzyżówkę, którą robi Daniel. Tak też wygląda reszta jego dnia. Jeździ ulicami na rowerze i przewiduje, co zrobi każda osoba. Czasami nawet ingeruje, zabierając telefon z ręki kierowcy, aby uniknąć wypadku. Ale przeważnie bawi się tym, na przykład kupuje los na loterii z wygrywającymi numerami, albo prowadzi koparkę po mieście. Mark już nie chodzi na zajęcia, ale codziennie zatrzymuje się na rogu, aby wskazać drogę dziewczynie o imieniu Phoebe, na której mu bardzo zależy, mimo że nadal nie udało mu się nawiązać z nią właściwej rozmowy. Po południu idzie na basen, żeby zapobiec uderzeniu w Phoebe piłką w głowę, albo ratuje ją, zanim upadnie. I czasami udaje mu się odprowadzić ją do domu, ale nigdy nie przyjmuje jego zaproszenia na spędzenie czasu razem. Kiedy czuje się tym sfrustrowany, odwiedza swojego przyjaciela Henry'ego, który ma trudności z ukończeniem poziomu w grze wideo. Udając, że rozmawia o hipotetycznej sytuacji, Mark pyta go, co zrobiłby, gdyby znalazł się w pętli czasowej, a Henry mówi, że zdobędzie dziewczynę, bo mając nieskończoną liczbę prób, wcześniej czy później, musi mu się udać. Henry zauważa również, że chciałby się wydostać z pętli, bo powtarzalność i izolacja odbiłyby się na nim. A Mark zaprzecza, mówiąc, że byłby królem świata. W rzeczywistości jednak ma chwilę, gdy czuje się samotny, zwłaszcza gdy musi unikać ważnej rozmowy z ojcem. Mark nadal próbuje z Phoebe na basenie codziennie, aż pewnego popołudnia Margaret wchodzi w akcję i łapie piłkę, zanim trafia Phoebe. Zszokowany tym, że coś się zmienia, Mark podąża za nią, gdy wychodzi, ale wsiada do samochodu i odjeżdża, zanim zdąży z nią porozmawiać. W kolejnych pętlach Mark zaczyna jej szukać, desperacko chcąc dowiedzieć się, czy ktoś jeszcze utknął razem z nim. Czeka przy basenie, ale ona tam nie wraca. Próbuje także numer na ulotce z zaginionym psem, który zostawiła, zanim wyjechała, ale nie jest to jej numer. Po wielu nieudanych próbach Mark przypadkowo trafia do restauracji, gdzie zauważa Tom Mangi i banknot $100, które leżą na stole. Domniemując, że mogła to być tylko ona, wychodzi na zewnątrz i mimo, że przez chwilę myślał, że stracił ją w autobusie, faktycznie znajduje Margaret opierającą się o ścianę. Nieswojo, ale zdeterminowany Mark pyta o pętlę czasową. Margaret potwierdza, że także utknęła w niej, rozmawiając niezręcznie o swoim doświadczeniu, zgadzając się, że to jak być jedynymi ludźmi obudzonymi, gdy wszyscy inni śpią. Ale Margaret chce odejść. Nie interesuje ją zaprzyjaźnienie się z Markiem. Nie chcąc stracić jedynego człowieka, którego rozumie, Mark przekonuje ją, żeby została trochę dłużej, pokazując jej kilka zabawnych rzeczy, które odkrył w mieście, jak pies kradnący telefon mężczyźnie. Kiedy Margaret dostaje ważny telefon, musi już odejść, ale Mark namawia ją, żeby podała mu swój numer telefonu, żeby mogli się odnaleźć później. Zanim dzień resetuje się o północy, Mark zapamiętuje numer Margaret, który na szczęście nadal pamięta po ponownym uruchomieniu pętli. Zaczyna eksperymentować z różnymi fryzurami i wysyłać jej zdjęcia, ale ona nie odpowiada, dopóki faktycznie nie poprosi go o spotkanie. Wtedy zaczynają się dzieć trochę więcej o sobie. Mark powinien być nawet nie w szkole, ale był tylko tam dwa razy. Jego marzeniem jest pójście do szkoły artystycznej, ale jego rodzice są obsesyjni na punkcie zapisania go na wyróżniające się w matematyce. I życzy sobie, żeby pętla nie działała w dniu, gdy Daniel chce rozmawiać o przyszłości swojego syna. Margaret z kolei jest na kursie AP i marzy o zostaniu astronautką. Dzielą się również tym, jakie szalone rzeczy robili podczas pętli. Mark skoczył na pociąg towarowy i jeździł na rowerze przez szkołę. Margaret ustawiła swoją aplikację do szachów na maksymalnym poziomie trudności, ale jeszcze jej nie pokonała. Również ukradła samochód swojemu przyjacielowi i uczyła się prowadzić. Jej ulubioną rzeczą jest jednak coś w lesie poza miastem, więc zabiera Marka tam, żeby mu pokazać. Ten wyjątkowy moment polega na tym, że ptak leci nad jeziorem i łatwo łapie ryby szponami, co Mark uznaje za niesamowite. Po krótkiej rozmowie Margaret odwozi Marka do domu i odjeżdża, gdy znów otrzymuje pilny telefon od mężczyzny o imieniu Jared. Następnej pętli Mark zabiera Margaret, żeby obejrzeć Skate Rats, chociaż większy z nich jest do niczego. Jeden szczególny jeździec potrafi ładnie wykonywać triki, co Mark uważa za równie interesujące. Następnie dwójka jeździ walcem drogowym przez ulicę, podczas gdy Mark próbuje dowiedzieć się, kim jest ten Jared, ale Margaret tylko mówi, że jest studentem medycyny. Później, jedząc absurdalną ilość fast foodów i lotów w restauracji, Mark wyznaje, że myśli, że o to właśnie chodzi w życiu w pętli. To daj mu pomysł. Może powinni znaleźć wszystkie małe doskonałe rzeczy w mieście i je zabrać. Margaret jest sceptyczna, ponieważ
nie chce chwytać dnia, tak jak robi to Mark. On po prostu chce go przejść. Ale ulega, gdy zauważy, że mają tylko siebie nawzajem, a pętla powinna mieć sens. Ich pierwszym czynem jest postawienie losowych banknotów w sklepie, aby ludzie mogli je znaleźć, podczas gdy dyskutują o niektórych teoriach na temat czwartego wymiaru, który Margaret nie uważa za czas. Uważa, że są cieniami ludźmi czwartego wymiaru. Pokazuje również Markowi, jak wyglądałby sześcian 4D, rysując go na oknie sklepu. Następnie ich pętle spędzają na poszukiwaniu fajnych rzeczy po całym mieście. Akceptują każdy moment, który uznają za wyjątkowy. Jak starsza kobieta, tańcząca po wygranej w grze karcianej. Mężczyzna zyskujący skrzydła, gdy za nim zatrzymuje się furgonetka. I woźny, który przerywa swoją pracę, żeby zagrać na pianinie. Za jakiś czas Margaret wciąga również Marka do biblioteki, żeby uczyć go matematyki. Bez względu na to, co robią, Margaret zawsze odchodzi, gdy dostaje telefon od Jareda, nawet gdy przyznaje, że nie chce, żeby dzień się kończył i wolałaby, żeby czas był zawsze zatrzymany. Po spędzeniu wieczoru wywołując panikę u swojego ojca żartobliwymi odpowiedziami dotyczącymi jego przyszłości i pokazania mu tatuażu, Mark budzi się następnego dnia z determinacją, żeby dowiedzieć się, kim jest ten Jared. Internet pokazuje mu zdjęcia pracownika lokalnego szpitala, co sprawia, że Mark czuje się mało znaczący. Postanawia zasięgnąć rady u Henry'ego, jak poradzić sobie z tymi uczuciami, które rozwijają się w stosunku do Margaret, więc Henry daje mu kilka pomysłów. Powinno to być zrobione przez tajną randkę. Zacznij od zwykłego spędzania czasu razem i stopniowo uczynij to coraz bardziej romantycznym, aż nadarzy się idealny moment na pocałunek. I ta tajna randka powinna być czymś, co pokazuje, że Mark naprawdę ją rozumie. Po wyplanowaniach i przekupieniu dzieci z działu sztuki Mark zabiera Margaret do sali gimnastycznej swojej szkoły, gdzie zbudował makietę Tranquility Base dla niej. Spędzają popołudnie bawiąc się, udając astronautów w kosmosie i jedząc jedzenie astronautyczne. Jeżdżą także razem na rowerze przez korytarze szkoły. Potem zatrzymują się u Marka w domu, gdzie opowiada Margaret nieco więcej o swojej rodzinie. Jego matka pracuje cały dzień, więc minus pętli polega na tym, że nie widział jej od wieczności, ponieważ wychodzi, gdy on się budzi, a jego ojciec niedawno rzucił pracę, żeby napisać książkę o wojnie secesyjnej. Jednak Margaret unika tematu swoich własnych rodziców, więc duet kończy oglądając film. Margaret korzysta z okazji, żeby rozejrzeć się po biurku Marka i podziwiać jego sztukę. W ten sposób znajduje mapę, którą narysował, zaznaczając wszystkie doskonałe chwile, które znaleźli w mieście. Jest dość pod wrażeniem, zwłaszcza gdy on przyznaje, że robi to każdego ranka, mając nadzieję znaleźć jakieś wzorce, ale jak dotąd nic nie zauważył. Teraz, gdy oboje siedzą blisko siebie i mają uroczy moment nad mapą, Mark próbuje pocałować Margaret, a ona się wycofuje i mówi, że nie może. Mark próbuje zrozumieć dlaczego, myśląc, że to może przez Jareda i jest coś, czego Margaret mu nie mówi, co sprawia, że ona traci cierpliwość, wyjaśnia, że skoro są razem uwięzieni, nie powinni robić niczego, co by to zepsuło, więc kolekcjonowanie doskonałych rzeczy powinno wystarczyć. Po tym jak zdruzgotany Mark zgadza się być tylko przyjaciółmi, Margaret wychodzi, żeby odebrać swój zwykły telefon. Następny pętli Mark jest w złym nastroju, więc nie przewiduje jak zwykle. Przez śniadanie jednak pyta swojego ojca, jak się ma jego mama, otrzymując odpowiedź, dobrze. Potem normalnie idzie do Henry'ego, żeby podzielić się wszystkimi swoimi uczuciami, ale ponieważ Henry nie rozumie, co się dzieje, tylko bardziej frustruje Marka. Gdy wraca do domu później, Mark zostaje zaczepiony przez Daniela, który próbuje porozmawiać z nim o jego przyszłości. Nie mogąc już tego znieść, Mark wreszcie traci panowanie nad sobą i krzyczy na swojego ojca, mówiąc mu, że nie ma przyszłości, ponieważ czas jest zepsuty i że nie jest sprawiedliwe, że nie może pójść do szkoły artystycznej, gdy Daniel rzucił pracę, żeby napisać książkę o kryzysie wieku średniego. Następnie Mark próbuje pójść do swojego pokoju, ale przeszkadza mu gra na skrzypcach Emmy, więc idzie do jej pokoju, żeby poprosić ją, by przestała. Po odłożeniu skrzypiec Emma korzysta z okazji, żeby zapytać go, jak poszła rozmowa, nie wierząc w to, co słyszy, gdy Mark odpowiada, że nienawidzi tego, że jego tata rzucił pracę, żeby podążać za swoimi marzeniami, ale on nie może tego zrobić. Emma tłumaczy, że Daniel nie rzucił pracy, został zwolniony, nie dlatego, że coś zepsuł, po prostu już go nie potrzebowali, więc nie przyzna się, bo się wstydzi. Ich mama jest zła na Daniela za stracenie pracy, ale też nic nie powie, bo byłoby to zbyt okrutne, a Daniel nie ma nic przeciwko temu, żeby Mark poszedł do szkoły artystycznej. Po prostu teraz nie mogą sobie na to pozwolić. Według Emmy Mark wiedziałby o tym wszystkim, gdyby pomyślał o kimś innym niż tylko o sobie. Czując się winny za brak większej uwagi, Mark pyta ją o jej mecz piłki nożnej, którym przegrali 3-0. Następnej pętli Mark idzie porozmawiać ze swoim nauczycielem algebry, panem Pepperem, który nie pamięta go, bo był tylko 2 razy na zajęciach. Mark pyta go, co mogłoby spowodować pętlę czasową i dzieje się różnymi teoriami, które znalazł w internecie, sięgając od czarnych dziur po magiczne klątwy.
Pan Pepper odrzuca wszystkie teorie oprócz teorii o singularności, którą przyznaje, że mogła być racjonalnie możliwa. Teraz Mark myśli, że jedyną rzeczą, którą musi zrobić, żeby wyjść z pętli, jest wsiąść do samolotu i wylecieć z niej. Następnym razem, gdy spotyka się z Margaret, zdają sobie sprawę, że znaleźli każdą doskonałą chwilę w mieście, a czas nie zrestartował się. Mark jest zirytowany, ale nie rozumie dlaczego, biorąc pod uwagę, że są naprawdę wolni w świecie zombie. Ale to już nie działa dla Marka. Chce, żeby rzeczy, które tworzy, trwały dłużej niż jeden dzień, doświadczyć kariery, więc żeby go odciągnąć od tych myśli, Margaret zabiera go do domu wystawowego. Dwójka następnie niszczy wszystko w środku domu, co sprawia dużo zabawy, ale Mark nadal poruszy temat opuszczenia pętli po zakończeniu. Margaret zauważa, że dorosłość to tylko utknięcie w nudnej rutynie, więc nie warto, skoro mogą mieć cały czas świata. Ale Mark odpowiada, że tak naprawdę nie mają czasu, bo czas to to, co kiedy go wydasz, już go nie odzyskasz. Słysząc te słowa, Margaret zgadza się wypróbować plan Marka, więc następnego ranka wsiadają na pokład samolotu do Tokio. Jednak Margaret jest zdenerwowana i gdy Mark zaczyna bawić się maską na oczy, ona korzysta z okazji, żeby uciec. Kiedy Mark zdaje sobie sprawę, że jej nie ma, jest już za późno. Samolot już wystartował, chociaż otrzymuje od niej wiadomość z przeprosinami. Postanawia spędzić lot tworząc sztukę i gdy nadszedł czas przekroczenia międzynarodowej linii daty, przygotowuje się na zobaczenie, co się stanie. Niestety, to nie działa i budzi się ponownie w tym samym dniu. Kiedy schodzi na dół na śniadanie, zachowuje się znacznie spokojniej, co przynosi mu miłą reakcję jego siostry, co jest nowością. Zauważając, że bycie grzeczniejszym przynosi lepsze rezultaty, pyta Daniela o jego książkę, co prowadzi do przyjaznej rozmowy. Potem Mark idzie z ojcem na mecz piłki nożnej Emmy i tym razem udaje im się strzelić gola. To inspiruje Marka do przejścia przez pętlę w inny, bardziej altruistyczny sposób. Podarowuje zwycięski bilet loterii losowej kobiecie. Używa koparki, żeby uratować kota z drzewa. Tańczy ze starszą kobietą. Klaszczy do muzyki, którą gra woźny. I nawet idzie na lekcję algebry. Tym razem udaje mu się imponować panu Pepperowi dzięki wszystkim korepetycjom, które dostał od Margaret. Spędza także czas lepiej z Henrym i Emmą, a nawet dołącza do skateboardzistów, żeby spróbować wykonać trik na schodach, ale kończy upadkiem i złamaniem nadgarstka. Podczas pobytu w szpitalu, po założeniu gipsu na nadgarstek, Mark jest zaskoczony, widząc Margaret w pobliżu. Postanawiam śledzić i wreszcie dowiaduje się, co naprawdę powstrzymywało Margaret przez cały ten czas. Jej mama Greta umiera na raka. Następnego razu, gdy dzień zaczyna się od nowa, Mark budzi się z łzami w oczach i biegnie na zewnątrz, żeby zatrzymać samochód i przytulić swoją mamę, zanim wyjdzie do pracy. Potem odwiedza Henry'ego i podczas gdy grałem razem w gry wideo, opowiada mu wszystkim o Margaret. Mark kiedyś myślał, że jest to historia miłosna i on był bohaterem, ale tak naprawdę ta historia zawsze należała do Margaret, która chce tylko, żeby czas pozostał zatrzymany, aby jej mama nie umarła. Mówiąc o Margaret, teraz odwiedzę Gretę. Przyznaje, że ciągle myśli o chłopaku i że popsuła to, więc Greta przypomina jej, że nigdy nie jest za późno, żeby naprawić rzeczy. Później przegrywa w szachy znowu, siedząc na miejscu, które daje jej skrzydła anielskie z doskonałego momentu. I wtedy to widzi. Zaginiony pies właśnie chodzi po okolicy. Margaret ratuje psa, a nie zabiera go do właściciela, ponieważ następnego dnia znów będzie zagubiony. Zdaje sobie sprawę, że Mark miał rację. Wszystko, co naprawiają, zostaje znowu zepsute. Zamiast tego postanawia odwiedzić Henry'ego i nauczyć go, jak wygrać w grę wideo. Postać umiera wielokrotnie, ale w końcu znajdują klucz do kontynuacji. Pomaga jej to dojść do wniosku. Śmierć jest straszna, ale jeśli się jej nie stawi czoła, to w końcu tracimy samego siebie. Na ekranie telewizora pojawia się mapa, co daje również Margaret pomysł. Przypomina sobie, że Mark mówił, że doskonałe chwile mogą stworzyć wzór, którego nie znalazł, więc bierze mapę miasta i zaczyna zaznaczać wszystkie małe rzeczy, żeby znaleźć wzór samodzielnie. Po ponownym odwiedzeniu wszystkich chwil i patrzeniu na mapę przez godziny, uważa, że czegoś brakuje, a jest to czas. Za pomocą sznurka tworzy trójwymiarowy model czasu i miejsc doskonałych chwil. Dzień, którego tworzy kostkę 4D. Brakuje jednak wierzchołka, więc przeprowadza pewne obliczenie i dowiaduje się, że ostatnia chwila będzie o 7 wieczorem przy basenie. Podczas następnej pętli Margaret odwiedza Gretę, żeby wyrazić jej obawy o jej utratę, ale Greta obiecuje, że będzie dobrze i że może to zrobić, jeśli pozwoli sobie cieszyć się wszystkimi doskonałymi momentami życia. Następnie Margaret idzie na basen kilka minut przed 7 i znajduje tam Marka. Mówi mu o wzorze, ale Mark wyznaje, że wie o Grecie, więc już nie chce opuszczyć pętli, bo nie może tego zrobić jej. Poruszona jego słowami Margaret dzieje się mam sekretem. Wieczorem przed rozpoczęciem pętli dowiedział się, że Greta nie ma już dużo czasu, więc po prostu życzyła sobie, żeby czas się zatrzymał. Najwyraźniej coś albo ktoś tam nasłuchał tego i spełni jej życzenie. Potem pojawia się Mark i nie zrozumiała dlaczego, ale teraz wie,
W ten sposób, gdy nadejdzie czas odejścia, nie musi iść sama. Margaret przyznaje, że się myliła i oni byli tymi, którzy spali, podczas gdy wszyscy inni żyli, więc czas się obudzić. Po ogłoszeniu, że to ostatni doskonały moment, Margaret całuje Marka. Następnie Margaret idzie do szpitala, żeby pożegnać się na zawsze z Gretą. Opuszczają budynek, trzymając się za ręce i razem czekają, aż zegar uderzy 12, kiedy nagle zaczyna padać deszcz. Potwierdzają, że w końcu wydostali się z pętli. Następnego ranka znajdują zaginionego psa i razem oddają go jego właścicielowi. Subskrybujcie, aby oglądać więcej filmów tego typu. Włączcie powiadomienia i zostawcie łapkę w górę, aby wesprzeć kanał. Dziękujemy za obejrzenie.